idąc kawałek, zbieramy tylko szkła. I tutaj jest czerwone, zielone i białe. I słuchajcie, idziemy tylko tutaj, w ogóle wszędzie, gdzie idziemy, cały czas zbieramy szkła, aż postanowiłam to sfilmować. Apel taki do tych młodych ludzi, którzy tak rozbijają butelki i rzucają to szkło. Zastanówcie się, dzisiaj jesteście nastolatkami, czy tam macie 20 parę lat. Kiedyś wasze dzieci będą po tych plażach chodzić i się kaleczyć. Więc zastanówcie się, bo my nie zdążymy tych szkieł wszystkich wyzbierać. Wczoraj byłam świadkiem, jak dziewczynka skaleczyła, przeciła sobie nogę. Widziałam jej ból, cierpienie, a wy macie radość w tej chwili, bo sobie podlinkujecie, piwka popijecie, a później bach, rozbijacie dla zabawy i wyrzucacie to wszystko. To jest po prostu porażka, bo nie myślicie o tym, że kiedyś to wy będziecie się zastanawiać, dlaczego ci młodzi tak rozbijają butelki, kiedy wasze dzieci chodzą po plażach. Idąc, znaleźliśmy małą meduzę i motylka. Amelka go weźmie, uratuje. Podnieś go delikatnie, czekaj. Nie, weź go ten, tak z piaskiem. O, widzisz? No, tak. I połóż go tam gdzieś na brzegu w trawce. Tutaj go... No, jest biedny. Połóż go tutaj, tam dalej. No. Jakoś musi. No, to tu go połóż. Ale tu na drodze widzisz, ktoś przejdzie. Tutaj go połóż na trawce. O tu. Tak, z tym piaskiem. Wyschnie piasek, motylek wyschnie. Nie. Ej, byś prawie go zgniotła. O. Żyje. No, żyje. Położymy go tak. No rusza się, no to... Ale musi latać. Musi wyschnąć najpierw. Piękny jest widok na klify. Miło się spaceruje. Tam daleko. Nie wiem, czy to zobaczycie. Coś tam widać. Jest miejscowość Rewa. Fajne miejsce. Też daleko można wejść w brzeg, ale tam jest ciężko z parkowaniem. Doszliśmy do miejsca, w którym wyłączyła mi się kamerka, tutaj przy jaskółkach. Tam na górze, na gałęzi pełno ich siedzi. No i dobrze, przynajmniej nie ma komarów. Zobaczcie, jak Amela się przygląda tym jaskółkom. Jak to jest o wiele lepsze niż w tej chwili usiadłaby przed książką i zobaczyłaby zdjęcie takiego klifu z jaskółkami. Przecież to jest niesamowite to, co Amelka widzi. No teraz się śmieje, bo mnie fala dorwała. Ciekawe. Kość jest, ale nie wiem, czy to z morza kość od jakiejś ryby, czy po prostu jakaś inna. Jak ktoś się zna na kościach, albo miał do czynienia z taką, proszę napisać w komentarzu, od czego jest ta kość. Co
sklepu też można coś tu znaleźć. Ciężko było już zabrać. I wracamy z powrotem. No dobrze, to pobaw się tutaj w tej wodzie i zaraz wracamy. Dalej nie ma sensu iść, bo zaglądnęłam, to jest właśnie przeważnie tak, ale dla wytrwałych można iść dalej, bo woda jest bardzo cieplutka. Może dzisiaj będziemy mieli więcej takich okazji pooglądać. Na razie widzę tylko jeden. Tego widoku się tutaj nie spodziewałam, że zobaczę kraba. Co prawda zdechły, ale zawsze coś. Duże, tak? Tak, tutaj leży sobie krabik, a tutaj sobie leżą szkiełka. Wracając, zaglądnęliśmy do motylka. Widać się fajnie suszy i sobie później odleci. No, Amelka jest bardzo szczęśliwa, bo przed chwileczką się umówiliśmy z panem i jutro Amelka będzie pływać skuterem wodnym. Już się nie może doczekać tej atrakcji. Takimi samochodami przywożą te skutery wodne. Jest ich sporo. Tam też jeszcze stoi parę przyczep. Widać, biznes się faktycznie kręci. Sposób na ochłodę. Tutaj mam tak pokrojonego w kosteczkę arbuza, wyciągnięte wszystkie pestki i lekko zamrożony. Wtedy jest taki fajny, pyszny, owocowy lód z samych owoców arbuza. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie zamrozić za mocno, bo będzie wtedy za twardy, czyli takie lekkie podmrożenie. Jak wasze dziecko nie lubi owoców, to ja mam taki sposób przemycania tych owoców w racuchach. W tej chwili to są racuchy truskawkowo-arbuzowe i jeszcze będą później z sosikiem truskawkowym, ale to już truskawki kupię jutro. Więc to jest takie, będzie usmażenie na jutro. Lekko jutro będą podgrzane i polane sosikiem. Pycha. Tym akcentem się żegnamy i zapraszamy do następnego odcinka na kanale YouTube Kamperem Przed Siebie. Jeżeli nie dałeś do tej pory subskrypcji, to naciśnij oraz dzwoneczek. Napisz komentarz, będzie nam bardzo miło.